Zlatan, bardzo przyjemnie oglądać po meczu twoją zadowoloną buzię, uśmiech. Choć po pierwszej połowie to tam może i nie było za dużo do śmiechu. No generalnie nie graliśmy źle. Myślę, że mieliśmy większość pod kontrolą. Oczywiście okazja brakowała takich może 100%, ale widzę, że w ogóle zdecydowanie cofał, grał na kontrę. Oczywiście strzelili bramkę tak trochę po zamieszaniu tam po tych stałych fragmentach. Ale w szatni mogę tak powiedzieć, że wierzyliśmy w to, że to jest do odwrócenia. I tak to nie jest tylko taka teraz plotka, albo nie wiem, mówka, żeby was zadowolić, dziennikarze. Bajka. To bardzo widzieliśmy w twarzy, powiedzieliśmy, panowie, to jest do odwrócenia, musimy kilka rzeczy poprawić. Tam trener już powiedział, co jest do poprawy. Myślę, że druga połowa już rewelacyjnie wyglądała. Może oczywiście też silowo widzę w spad, bo mali taki... No długie wyjazdy teraz i no, cieszymy się zwycięstwem. No jeszcze zanim do tej drugiej połowy, to w pierwszej miałeś taką podwójną interwencję, gdzie strzelał Witer Piłowski, chyba tam Jordi dobijał. To mogła być kluczowa interwencja tego meczu, bo gdybyście schodzili na 0-2 na przerwę, byłoby pewnie jeszcze ciężej. No niektórzy mówią, po co bramkarz, nie? Czasami trzeba coś obronić. No. Oczywiście tam trochę ustawienie było źle, bo te wyszli tam jeden sam na sam, Tertulowski strzelał, udało mi się obronić i też Sanchesa. Jeszcze raz, po to jestem na bramce, żeby czasami drużynę ratować i no, cieszę się, że drużyna później to faktycznie odwróciła. No to właśnie w drugiej połowie drużyna w nagrodę zrobiła wszystko, żebyś nic nie miał do roboty, bo w drugiej połowie ja nie pamiętam, żebyś tam... O, chyba taki jeden strzał przy prawym słupie był, tak. Nic poważnego, myślę, że mieliśmy dobre ustawienie, to jest taki klucz, po prostu, że stoimy blisko przeciwnika i tak wygląda to, że jesteśmy cała power play na ich polowę, ale generalnie to wynika tylko z ustawienia, że każdy jest odpowiedzialny za swoje strefy. I czyliśmy tego, bardzo jestem szczęśliwy, że nam się to udaje pokazać też z jakościową drużyną. Jak powiedziałem na początku, no, dostaliśmy mistrza Polski na pierwszym mecie. Oczywiście teraz możemy mówić, czy tam dobrze, czy źle zagraliśmy. Myślę, że teraz dwa razy pokazaliśmy siebie, że potrafimy grać, że jest w fajnym stylu też. Dlatego cieszymy się ten weekend i od poniedziałku. No, czeka nas bardzo, bardzo mocne wyzwanie do przygotowania na Lecha.